No wreszcie taki Marek Fundakowski, jakiego chyba chciałbyś i kibice tu w Krośnie oglądać. Mam taką nadzieję, że kibice są zadowoleni z tego, jaką formę teraz wszyscy prezentujemy. Ja się bardzo cieszę, że we wcześniejszych meczach była dobra skuteczność z mojej strony. Niestety dzisiaj troszkę to gorzej wyglądało, ale mam nadzieję, że już następne mecze będzie jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. No, dzisiaj bramek nie było, ale można powiedzieć dwie twoje asysty, takie trochę przypadkowe, ale jednak po twoich zagraniach koledzy zdobywali bramki. Można tak powiedzieć, czego bardzo się cieszę, bo nieraz jest tak, że napasy nie strzeli, ale dobra i zespół też może wtedy wygrać. Także napasy nie jest tylko strzelania, ale też do współpracy z drugim napastnikiem w naszym wypadku. Także bardzo się cieszę, że nasza skuteczność jako napastników jest bardzo dobra i oby tak było dalej. No ten początek rundy wiosennej wymarzony, tym bardziej, że no mocni rywale, przeciwko którym graliście. Z czego to wynika ta przemiana w waszej grze? Ja myślę, że to wszystko dzięki dobremu przygotowaniu się w zimie, co bardzo mocno popracowaliśmy. Było dużo zajęć i z siłą, i z piłką, także to bardzo cieszy, że przepracowaliśmy wszyscy bardzo dobrze ten okres. Co teraz można zobaczyć podczas meczu na boisku i myślę, że z meczu na mecz jeszcze będzie coraz lepiej, coraz lepiej. Kibice pewnie już powoli zastanawiają się, gdzie się zatrzymacie, gdzie ten pociąg rozpędzony Karpat się zatrzyma. Patrzycie w tą czołówkę, górę tabeli, czy tylko na najbliższe spotkanie? Powiem szczerze, że najważniejsze są najbliższe spotkania. Teraz idziemy do bodajże Polonii Przemyśl, gdzie też jest bardzo, bardzo trudny przeciwnik. Każdy mecz jest dla nas najważniejszy, w każdym meczu będziemy walczyć o 3 punkty, a co będzie dalej, no to już czas pokaże. Dzięki.